A dzisiaj, kochani, zabieram was do labiryntu, gdzie w ciemnościach, gdzie pośród szarych ścian zaczaiło się zło, które niewielu może pojąć. Mam dla was po prostu dreszczowiec, który zmiecie was z nóg. Hej, hej, moi drodzy, w ten spokojny i leniwy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. I może jest miło i spokojnie i leniwie, ale ja zaraz sprawię, że dostaniecie ciar przerażenia i będziecie oglądać się przez ramię, przynajmniej przez jakiś czas. Przed wami w labiryncie Donato Carrisi. Thriller przerażający, zatrważający thriller, który recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Albatros. A jakby tego było mało, to słuchajcie, ekranizacja tej powieści właśnie od 16 kwietnia jest dostępna na platformach VOD i możecie ją sobie spokojnie oglądać w swoim zaciszu, wieczorem, tak żeby się porządnie wystraszyć i zaniepokoić co najmniej. I ja wam również dzisiaj o niej opowiem, bez spoilerów. Bruno Jenko to starzejący się, schorowany detektyw, który nie ma już nic do stracenia. Jego dni są policzone, on gotowy jest nawet na śmierć, kiedy nagle ożywa jego sprawa sprzed wielu lat. Do świata żywych bowiem powraca Samantha Andretti, dziewczynka, która zniknęła 15 lat wcześniej, dzisiaj już młoda kobieta. Teraz dziewczyna przebywa w szpitalu, a po obudzeniu towarzyszy jej niejaki dr Green, policyjny profiler, którego zadaniem jest wyciągnąć z Samanty wspomnienia. Wspomnienia z czasu, gdy przebywała w tajemniczym labiryncie, w którym trzymał ją jej porywacz, a w którym musiała brać udział w zwyrodniałych grach i gdzie on ją wystawiał na najgorsze z możliwych prób. Bruno Jenko wyrusza tropem porywacza, człowieka, który ukrywa się za maską królika, a którego również kiedyś dotknęła ciemność. Podczas lektury w labiryncie, kochani, od razu mi wpadło na myśl Milczenie owiec Tomasa Harrisa, wpadł mi również na myśl film nomen omen zatytułowany Labirynt o bardzo podobnej tematyce. I ja, słuchajcie, nie mogłam odłożyć tej książki aż do chwili, kiedy nie poznałam rozwiązania całej zagadki. A finał jest tak zaskakujący, jest tak niepokojący, jest tak niespodziewany, że ciarki mnie przeszły po plecach i cały czas przechodzą, kiedy tylko sobie pomyślę o tym, co zaserwował nam Donato Carrisi. Całość z początku się wydaje być oczywista i jednoznaczna, ale im dalej my się zagłębiamy w świat porywacza, im bardziej zgłębiamy ciemność, tym całość nam się rozmywa i nabiera nowych znaczeń. To właśnie rozmycie i nabieranie nowych znaczeń jest również powiązane z fabułą tej powieści. Nie mogę wam tutaj zdradzić, o co chodzi, ale widać, że właśnie tym posiłkował się sam autor. Co ciekawe, Donato Carrisi, słuchajcie, uniknął utartych klisz. Uniknął tych ścieżek i tropów, w które zazwyczaj wpadają twórcy thrillerów, tak typowych. Poszedł ze swoim pomysłem i chociaż my z początku myślimy, że niczym nas tutaj nie zaskoczy, że przecież my te wszystkie chwyty znamy, to nagle okazuje się, że niekoniecznie i autor ma dla nas jeszcze nie jednego asa w rękawie. W labiryncie to jest dreszczowiec, który pozostawia czytelnika na pełnym wdechu, w absolutnym szoku, tym bardziej, że porusza niełatwą tematykę porwań i przetrzymywania i więzienia i tego wszystkiego, co jest takie straszne i niepojęte. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta historia nie pozostawia złudzeń. A teraz słuchajcie, mam kilka słów dla was o ekranizacji tej powieści, dlatego że dzięki dystrybutorowi filmu w Polsce, czyli Best Film, miałam szansę obejrzeć właśnie ten film i powiem wam, że on jest o tyle świetny, że również scenariusz do niego napisał autor tej powieści, czyli Donato Carrisi. Zachował część oryginalnych dialogów, a niektóre kwestie, te najważniejsze, nawet przełożył słowo w słowo. Fabuła sama w filmie również toczy się książkowo, bardzo literacko i to sprawia, że potrzebujemy chwili, żeby się wkręcić w całą tę opowieść, potrzebujemy chwili, żeby zrozumieć zamysł reżysera. W labiryncie ekranizacja ma w sobie taki artystyczny sznyt, nawiązuje również do estetyki noir, ale jednocześnie nie sposób nie widzieć tego, że cała ta estetyka jest bardzo europejska. W ogóle ciekawym zabiegiem jest tutaj zabieg językowy, dlatego że część filmu nakręcona jest po angielsku, a ta większa część filmu po włosku. Jest to o tyle fascynujące, że do końca nie wiemy, gdzie toczy się akcja całego filmu, dlatego że może się wydawać, że mamy tutaj włoskie otoczenie, że włoskie miasto, ale jednocześnie pojawiają się takie obrazy, które nadają całości uniwersalnego wydźwięku. Tak jakby ta historia mogła wydarzyć się wszędzie, a dzięki tej teatralności i przerysowaniu nawet nabiera jeszcze więcej tych uniwersalnych cech. Film ogląda się z prawdziwą przyjemnością, nawet tuż po przeczytaniu książki. Ja tak zrobiłam, przeczytałam tę powieść i na drugi dzień oglądałam właśnie ekranizację. Pomimo tego, że znałam całą fabułę, rozwiązania i twisty, to jednak również film mnie zaskoczył mnie pozytywnie, chociaż całość fabuły jest tutaj zachowana. I polecam Wam najpierw czytać książkę, potem oglądać ekranizację, no bo inaczej zepsujecie sobie całą przyjemność czytania po prostu. Miłośnicy mocnych thrillerów w duchu Milczenia owiec, słuchajcie, czytajcie i polujcie potem na film W labiryncie Donato Carrisi i scenarzysty Donato Carrisi. Świetna opowieść, zaskakująca, zatrważająca. No nie zapomnijcie o niej. A ja teraz, kochani, razem z wydawnictwem Albatros zapraszam Was na konkurs i mam dla Was jeden egzemplarz W labiryncie do przeczytania, a pytanie konkursowe brzmi: dlaczego W labiryncie Donato Carrisi ma trafić właśnie w Wasze ręce? Prościzna. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do końca maja, a potem będę po kolei rozwiązywać. Bardzo mocny thriller, zatrważający temat, zaskakujące zakończenie, które da Wam do myślenia i całość. Bardzo mi się podoba ten koncept właśnie, w którym no coś się rozmywa i pojawia się drugi wymiar. Sami zresztą zobaczycie, jeżeli przeczytacie tę książkę, jeżeli obejrzycie ekranizację, do czego Was również zachęcam. Jeżeli chcecie sobie poczytać trochę o tej książce, to zaglądajcie również na bloga. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na wyjątkowy filmik. Goszczą tutaj polscy pisarze i pisarki na Wielkim Buku, polecając książki na trudne czasy. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!